wygląda w polskich warunkach marketing usług cloudowych? My w szczególności chcemy budować rozwiązania, które są w jakiś tam sposób bardzo tak zwane comprehensive, czyli wielokanałowe, omnichannelowe. Budujemy to przede wszystkim w rozwiązaniach, w których jesteśmy zarówno offline, jak i online, czyli jesteśmy podpięci do POS-ów, jesteśmy podpięci tak naprawdę do sklepów e-commerce'owych i śledzimy ten customer journey klienta na każdym możliwym poziomie. Staramy się również wykorzystywać do tego już bardziej złożone rzeczy, jak na przykład analizy predyktywne. Analizy predyktywne pozwalają nam analizować tak naprawdę klienta w różnych aspektach, ale też przewidywać, co zrobi w przyszłości. Na pewno future, jeśli chodzi o marketing cloud, jest przede wszystkim to, żebyśmy wiedzieli o tych klientach wszystko, co możemy, niezależnie czy są anonimowi, czy nie anonimowi, dokonywali bardzo mocnej personalizacji, ale tak naprawdę efektywnej i efektownej dla klienta. No i na koniec dnia, żebyśmy wiedzieli, jak będzie wyglądała przyszłość, jeśli chodzi o nasze przychody, revenue naszych klientów. Co jest najtrudniejszego, jeżeli chodzi o ten marketing cloudu? Przede wszystkim przygotowanie odpowiednich wnioskowań, ale również integracja różnego rodzaju różnych platform, które w tym momencie są na rynku dostępne. My przede wszystkim staramy się zbudować jakąś dodatkową warstwę, która jest nad wszystkim, nie pozwala robić rewolucji w dużych korporacjach, ale być wartością dodaną, która działa od pierwszego dnia. Czyli jesteśmy w stanie od razu pokazywać revenue, od razu pokazywać wzrost przychodów i uważam, że to jest najbardziej ambitna część jakby pracy, jeśli chodzi o sam marketing. Dzięki naszym partnerom, dość dużym partnerom, w tym m.in. Microsoftowi, jesteśmy tak w stanie zagwarantować, że nasza platforma w ciągu 6 do 12 miesięcy się zwraca, natomiast szacuje się, że używanie w dobry sposób marketing cloud, jeśli chodzi o segmentację, marketing automation oraz inne kwestie dotyczące tej inteligencji, ma przekładać się minimalnie, jeśli chodzi o 20% revenue i konwersji w ciągu roku. W jakim zakresie firmy polskie korzystają z takiego marketingu cloudu w tym zakresie, o którym Pan mówił? My zaczęliśmy jako stosunkowo młoda firma od dużych korporacji. Obecnie schodzimy troszeczkę niżej do small medium companies, natomiast uważamy, że coraz więcej, coraz chętniej widzą tak naprawdę konieczność automatyzacji marketingu, konieczność przewidywania pewnego rodzaju aspektów ich działalności, ale z naszej perspektywy możemy powiedzieć, że to zainteresowanie jest bardzo duże i uważam, że ten rynek jest naprawdę bardzo mocny, bardzo otwarty i uważam, że jeszcze jest wiele do zrobienia na tym rynku. Z naszej perspektywy myślę, że w ciągu 4 lat to będzie tak naprawdę jedna z głównych gałęzi, która się będzie rozwijała, czyli marketing danych, marketing tak naprawdę danych wykorzystywany w dobry sposób.